wapno granulowane, które teraz sobie będzie szło z rauchem. Dzień dobry ogółem. Jedziemy jeszcze z tatą rozsiać na jedno pole wapno granulowane rozsiewaczem, bo wcześniej rozsiewaliśmy ten gizeryt pod rzepak. No i kurde, nie umyliśmy tego rozsiewacza. Mówimy szybko, jeszcze to wapno rozwieziemy. I już kurde, tam patrzę, już zaczyna zżerać ten rozsiewacz. Dwa dni minęły i trzeba rozsiać to wapno i umyć go od razu na strzała, bo kurde, rdza go zje. Widzę, że się spodobał film z przyczepy. Bardzo fajny. Fajnie mi się robiło ogólnie. Nie wiem, jakoś tak fajnie wyszło nagrania z drona. Klimacik ten. Myślałem, że będzie za ciemno już, bo już zachodziło słońce, ale właśnie to słońce dało taki klimat. Taki właśnie, że to fajnie wyszło w końcu. No i ogólnie teraz mam nadzieję, że jeszcze w marcu może pyknie 1000 subskrypcji i już pójdziemy po więcej. Fajnie tak. Już tych 1000 stałych widzów, takich, co zawsze mi się będzie wyświetlać, jak coś wrzucę. Fajnie to jest, takie uczucie. Tak mi się podoba, że ten kanał właśnie od nowego roku, tak się on, nie wiem, bo tak trochę pogłaskałem, żeby poszedł wyżej. Ja nie liczę na te wyświetlenia i tak dalej, ale fajnie, jak wrzucę filmik, to fajnie, że jest po prostu ten feedback, że ludzie mi w komentarzach odpowiadają. Tam na przykład polecają, żebym zamiast na przykład jeździć na listwie z przyczepą, to jeździć na kuli, czy różne takie rzeczy, czy tam właśnie z Waltrą dużo rzeczy dostałem, fajnych wiadomości. No, także to mi się podoba, że jest taka wymiana zdań, o, w ten sposób. Bo fora internetowe umarły, a na Facebooku zwykle większej rzeczy to jest wystawianie rzeczy na sprzedaż niż ciekawych tematów do rozmów, plus w komentarzach są gównoburze. A pod komentarzami, pod filmem zwykle rzadko ktoś się stara komentować negatywnie, jak już negatywnie to wali jakąś głupotę taką, że ja też odpowiadam głupotą, bo nie wiem, ja lubię się poprzekomarzać z ludźmi. Duże paczysko też już dostało, siarkę, bardzo ładne jest, tak samo jak tamte. Tu rzepaku, tak jak pokazywałem wcześniej, jest i w zeszłym roku wyszedł tu świetny po prostu. No, zobaczymy jak w tym roku. Na przykład, żeby rzepak po 6 ton sypał, no to kurna, to była klasa. No najlepiej ze wszystkiego sypał rzepak. Dobrze, że jeszcze go sprzedaliśmy po 350, bo jakby poszedł po 2400 czy po 2600, to by była masakra. Tam właśnie, co mamy dzierżawę, tam pan nas poprosił, żebyśmy mu siano, wymienili się siano, żebyśmy mu dali dwie rolki, bo mamy z zeszłego roku jeszcze nieużyte, a weźmiemy dwie siano kiszonki tam, bez problemu. Siana jeszcze tego jest dużo, siano tylko używamy do cielaków, typowo. Nie spodziewaliśmy się, że słoma tak fajnie wyjdzie w mieszanie paszowozu i kurde, może nam zabraknąć słomy. No, nie pojechał.
Was the knight in shining armor in your movie? Well, put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Wyjechaniem, bo tak stanąłem, mówię się we śnie, a się na łysych oponach to takie ciasto się zrobiło, że nie szło wyciągnąć tego. Widać jak jest kurde miękko na polu, też na początku mówimy nie ujedziemy, ale jakoś poszło. No się jak ojciec jakoś zaparł przyczepę i się wypchnął ładowarką. No i fortera już poszła. Jutro idzie tam do mechanika na świece. Będziemy robić rozdzielacz, żeby do przyczepy chodziła sobie. Mamy tylko dwa wyjścia hydrauliczne tutaj. Będziemy robić na cztery. Że pod jeden port się podepniemy, trzy wyjścia będą rozdzielać. I spokojnie sobie będzie chodzić. Tak to będzie zrobione. No. Także niedługo. No i kurde, muszę nalepki kupić, bo tak kurde myli ostatnio i kurna, zeżarli naklejki. No to ja nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem. Zeżarli, muszę kupić przez internet te naklejki, na nowo nakleić, bo to tak brzydko wygląda. Z jednej, drugiej strony jest, a z tej zeżarło. Dobra. Idę jeszcze tam na chwilkę. Zero będę jechał na chatę. Ojciec jeszcze na jedno pole skoczy, ale nie ma sensu, żebym ładowarką tam jechał, bo to 10 km jest daleko. I wracamy. Wymianka. Siano kiszonkę mamy. Ale błoto było tam, kurde, ledwo wyjechałem.